Witam wszystkich w kolejnym odcinku, z tej strony Robin Skateboard, zapraszam was do Gothica 2 Noc Kruka. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, tak jak wam obiecałem, w tym odcinku zajmiemy się kończeniem tutaj spraw, które są niezałatwione na dole, że tak powiem. I będziemy musieli zająć się raczej poszukiwaniami tabliczek, które zostały tutaj. Wiecie co, muszę znaleźć Miguela tutaj, nie wiem dokładnie gdzie on siedzi. Dlatego mogę mieć mały problem ze znalezieniem go. Mam nadzieję, że nigdzie nie zginął, że gdzieś tu będzie się kręcił. Czy ty jesteś Miguelem? Tak. Miguel, Fortuna sprawia wrażenie obłąkanego. Fortuna sprawia wrażenie obłąkanego. Myślę, że jakaś mikstura może przywrócić mu pamięć. Fortuna? To jeden ze służących Kruka. No tak. Teraz to tylko wrak, a wszystko z winy Kruka. Kruk? Nigdy o nim wiele nie myślałem. Dobra. Niestety nie mogę ważyć mikstur tutaj na bagna. No, my możemy. Mógłbym przyrządzić miksturę. W obozie jest odpowiedni stół. Aha. Gdybym tylko miał przepis. Lepiej bądź ostrożny z tym przepisem. Ważenie mikstur to niebezpieczne. Jesteśmy zajęcie. Magami, damy Jeśli radę. Jeśli użyjesz nieodpowiednich składników, albo coś pójdzie nie tak, mikstura będzie śmiertelną trucizną. O cholera, to Będę niedobrze. Uważał. Musimy uważać po prostu. No i jak widzicie, zdobyliśmy przepis na miksturę dla Fortuno, który niestety nie ma aktualnie kontroli za bardzo nad sobą, a ma dość ciekawe informacje, dlatego przyrządzimy dla niego miksturę. Specjalną miksturę z bardzo, może nie tyle ciężkich do znalezienia rzeczy, ale bardzo ważnych. Jeśli nie zakupiliśmy pewnego składniku już w Korinis, możemy mieć z nim, ze znalezieniem go, bardzo duży problem. Mianowicie już wam pokazuję przepis na tą miksturkę. Dajcie chwilkę. Gdzie będzie ta ten przepis? Zielony nowicjusz? Nie. Podwójny modlow też nie. Pełniomany przepis. Przemiany duszy. Ta mikstura przywraca utracone wspomnienia. Jak sami widzicie, mikstura przemiany duszy. Do przyrządzenia tej mikstury potrzebna jest wydzielina z dwóch żołnierzy krwiopijców. Do tego ten jeden ekstrakt many, a także esencja lecznicza. W końcu do całości. I woreczek czerwonego pieprzu. Tego nie zdobędziemy chyba aktualnie tutaj. To jest tylko dostępne u kupca w Korinis. Tylko teraz nie pamiętam u którego. No i ja nie mam pewnie jednego z żołnierzy krwiopijcy. Mam tylko chyba jedno. Jak pobrać wydzielinę z żądła, potrzebne do zrobienia tej mikstury. Więc chyba mam tylko jedną, jeden niestety. Tak, mam tylko jedno żądło. Cholercia. To może być mały problem z uważaniem tej mikstury. Ważne, że mamy przepis. Musimy zakupić tylko gdzieś jeszcze jedno żądło, albo znaleźć. Niestety nie umiem wydobywać żądeł. Chyba aktualnie nie mam mnie kto tego nauczyć, ponieważ jeden z cwaniaczków, który mógł mnie nauczyć... O, nie włączyłem akuku, matko boska, shame on me. Muszę... no trudno, mam nadzieję, że nie będzie za dużo ludzi dostępnych. No i niestety... może Fisk będzie miał to... Tom, że tak powiem. Tu są bandyci. Siedzą sobie, ale... Fisk może będziesz miał, bo ty jesteś tutaj kupcem. Powiesz nam coś? Znaczy, handel? Pokaż. Uda nam się? Tak, ma 15! Wystarczy, że kupimy jedno i już jesteśmy w domu. Esencja, tak? Chyba jakiś... A, bo ja nie kupiłem ostatnio od niego tych mikstur, bo kupiłem już dawno temu. Kupię po jednej z tych mikstur różnych leczących, żeby mieć pewność, że się nie będę musiał cofać już. Pełnię życie na pewno, nie? Brukę złota. Chyba nie będę kupował aktualnie. A coś ty masz jeszcze tutaj? Masz rdest polny. No, masz ognistego ziela i korzeń ognisty również. To ciekawe. W sumie ma dużo ciekawych rzeczy. 15 jabłek. O, to fajne. No i już pika, a kuku, cholera. Okej, chodźmy przyrządzić tą miksturę. Dajmy ją Fortuno i będziemy mieć z głowy zadanie. Powinniśmy dostać za nie trochę expa. Mamy go aktualnie. Moja postać ma 20 poziom. 405 punktów trafień, 194 punkty many. Jeszcze nie przekroczyliśmy 200 many, co ciekawe. Myślę, że to już niedługo się stanie. I będzie fajnie na pewno. Tyle many to w sumie już całkiem dużo. Powiem wam, że za pierwszym razem, gdy przychodziłem Gothica, nie zwracałem uwagi na to, jaka jest moja postać. Ponieważ na każdym praktycznie poziomie mogę przejść Gothica. No oczywiście nie na pierwszym na przykład, nie, no to bez przesady. Chwilę, dlaczego ja poszedłem spać? Nie się z tym. Wezmę po prostu... można przejść Gothica dość prosto, bez przesady. Da się. Dobra, mikstury specjalne. Mikstura przemiany duszy. Tworzyliśmy miksturę, fajnie.
No, Gothic akurat nie jest taką aż ciężką grą. Grałem w cięższe, naprawdę. A jeśli Gothica się zna i potrafi w niego grać, da się go przejść bez problemu. Wiecie, na szczęście fajne jest to, że w Gothicu 2 jest to zrobione, że praktycznie każdy zwój potrzeba jest 5 punktów many około na każdy ze zwojów. Wiecie, same piąteczki tutaj mamy. No prawie same, w niektórych jest, wiesz, wiecie sami, w jakichś ważniejszych, że tak powiem, albo w takich większych czarach potrzeba trochę więcej many. A jeszcze Druid Lot się mnie pytał tutaj, aktualny stan moich roślin. Proszę cię, jeśli się doczytasz, to możesz sobie sprawdzić, albo ja to później zeskrinuję i ci wyślę. Mam tyle różnych. O, mam 60 grzybów ciemnych, więc możemy dostać już bonus do many. Okej. Okay. Kolejny, czyli byśmy mieli ile many? 199. O kurde. Okej, okay, Fortuno, witaj. Mam dla ciebie miksturę, powinna pomóc ci odzyskać pamięć. Mam dla ciebie miksturę. Powinna pomóc ci odzyskać pamięć. Ufam ci. Okej. Okay. O, Matko Boska! Okej. Okay. Co zrobiłem? Dlaczego on zginął? Okej. Okay. Ufam ci i umarł. To ciekawe. No nie. Przecież uważam na miksturę na pewno dobrze. Przeczytałem przepis i w ogóle. Ej, co zrobiłem źle? Matko Boska. Zabiłem go. Czekajcie, wracam za chwilę, bo coś spieprzyłem. O kurde, co ja za miksturę zrobiłem w takim razie? Coś się stało, coś nie tak. Ej, cholera, o mój Boże. O mój Boże. A, dobra, chyba wiem co źle. Czekajcie, poradnik. Daj go Fortunowi, poczuję się... Dobra, Miguel. Da ci recepturę przemiany dusz. Możesz mieć kłopoty z znalezieniem do składników, to już mamy. A, u Zurisa można kupić. Lub u Sagity. Przygotuj miksturę, daj Fortunowi, a ten odzyska pamięć. Albo umrze. Ha, mi umarł. Nie mam pojęcia dlaczego. Okej, ludziska, to za chwilę wrócę z żywym Fortuno. Okej, ludziska, jak widzicie, Fortuno już żyje. Ale dziwna sprawa, ponieważ... sam nie wiem, jak to się dzieje, że... Mogę z nim teraz normalnie porozmawiać, tak? Teraz. Wczytałem się, zrobiłem miksturę i od razu mam tam dialog. Adanosie, pomóż, co ja uczyniłem? No spoko. Tak, co zrobiłeś? A co ważniejsze, co zrobił Kruk? Pomogłem mu nawiązać kontakt. Z nim potrzebował wielu eliksirów. No dobra. Uważyłem je dla niego. Ojej. Próbował otworzyć portal, aby dostać się do świątyni. Po co? Czego on chce ze świątyni? Jest tam potężny artefakt, pogrzebany wraz ze swym ostatnim właścicielem, potężnym wojownikiem, który wykonywał jego wolę. Co o nie! Nie udało nam się otworzyć portalu. I dobrze. Kruk jednak dowiedział się, że zdoła go otworzyć, jeśli odkopie kryptę kapłana. Dlatego ściągnął tu tych wszystkich niewolników. Ofiary, które zmusił do kopania w miejscu, gdzie odpoczywają siły czasu. Wszystko jasne. Kryptę kapłana? Dokładnie. Grobowiec kapłana Adanosa znajduje się w kopalni. Przypominam sobie też kamienne tabliczki. Kruk wierzył, że wskażą mu drogę. Gdy tylko zdołał odcyfrować inskrypcję, stałem się zbędny. Rzucił na mnie zaklęcie, które sprawiło, że wszystko zapomniałem. A ty mnie uwolniłeś. Uwolniliśmy ostatecznie po dziwnych wiksach. Nie, Gothic mnie zaskakuje do tej pory. Czasami jednak to, że jest troszeczkę gdzieś niedopracowany, trochę boli. Ale mimo wszystko zajebista gra, wiadomo. Okej. Fortuna został uratowany przez nas. Jupi, to za daleko. Dobra, nie musimy iść spać. Strzynka Fortuna obgrabiona. Okej, udało się nam zakończyć zadanie. Wykonane zadanie. Chwila, czemu mi nie działa? O, paczka pełna wytrychów, salchuna, mocna grzełka. No, mamy tych zadań dużo. Dobra, ludziska, mamy ile teraz tych tablic czerwonych? Na pewno jedną musimy mieć dla siebie. Powinniśmy mieć 5. Dajcie chwilę, gdzie one są? Bra. 5. Możemy teraz dać każdemu kopaczowi po jednej. Na szczęście. Czyli na przykład Emilio. Ale nie chcesz od nas tabliczki? Jak to? Powinniśmy móc rozdawać teraz tabliczki. Lenar? Muszę iść? Naprawdę? To dziwne. A, możliwe, że muszę iść do Torusa na górze, u którego jeszcze nie byłem. A i tutaj mi jakiś, pamiętam, że jeden z widzów napisał, żebym pogadał z Paulem. Chociaż chyba aktualnie już to nic nie da. Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy. O, to fajne. Ale one nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Matko, jak on nawija. Pracujesz dla Huno?
Chciałem zarobić trochę złota, zacząłem więc pracować dla Huno. Od tamtej pory, od Estebana, nie dostałem już nic. Matko. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. O. Tak więc praca dla Huno to moja jedyna szansa. Jak nawija. Wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko spokojnie pracować. Pracuj. Wszystko w porządku. Człowieku, ja... Okej, czy w końcu coś? Człowieku. Dobra, on chce tylko w spokoju pracować. Pracuj sobie, pracuj. Byśmy ci pomogli, ale już trudno. Cześć, Huno. Potrzebuję lepszej zbroi? Potrzebuję, czy to coś zrobi? Fisk powiedział, o, że sprzedasz mi ją po tak, dobrej cenie. Tak, fajnie. Fisk, powiadasz. Dobrze. Jestem mówiniem. Jaką cenę proponujesz? 1400 sztuk złota. Czy to warto? Zaraz zobaczymy, ile ja mam. 1500. W sumie, wiecie co, nie jest warto wydać 1400 sztuk złota na zbroję, bo i tak tutaj w tym obozie to będziemy mieć lepszą jeszcze zbroję później, ale i tak mało co się tutaj robi. Okej, więc idziemy do Torusa, który tutaj stoi. Cześć, Torus. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Mamy czerwony kamień. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. Pewnie. Ale zasady dotyczą wszystkich, nawet ciebie. No spoko. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia... Zresztą cię zabiją, takie zasady. No Torus, siema. Tak naprawdę ważne, aby dostać się do kruka. Nie pamiętasz mnie ze starego obozu? Nie pamiętam. Jesteś jednym z więźniów? A może byłeś jednym z moich strażników? Co z tego? Wydaje ci się, że teraz jesteśmy sojusznikami? No bez jego nie pamiętasz? Nie, nie ale jesteś... Może to ty obaliłeś barierę? No raczej. Może to ty zabiłeś moich kumpli? Wiadomo, że to my. No i co z tego? A, te dni już minęły, dobra. Daj spokój, wpuść mnie. Przez wygląd na stare, dobre czasy. Mam tabliczkę z czerwonym kamieniem. Nikt nie chce wiedzieć. Mam tabliczkę. W porządku. W porządku. Wykończyłeś Estebana, a to oznacza, że teraz ty będziesz wykonywał jego pracę. To grubo. W kopalni są problemy z pełzaczami. O, chyba trzeba będzie. Zniknęło już trzech kopaczy. Twoim zadaniem jest zdobyć nowych. O, właśnie o to mi chodziło. Te trzech kopaczy. Wejść. Wykonaj swoje zadanie. Potem rób co chcesz. Dobrze. Więc ludziska pom. Idziemy znaleźć trzech kopaczy, których już oczywiście znaleźliśmy. Tu są bandyci, których nie potrzebuję, są bezużyteczni. Bestie czy Betty, przydałoby się ją odzyskać z rąk tego cwaniaczka, który śpi całymi dniami. Pójdę go obudzę i zobaczymy, co się stanie. Użyję na niego mojej lodowej strzały, która powinna załatwić sprawę. Nie nosi on jakiegoś ciężkiego pancerza, więc myślę, że nie będzie miał dużych rezistów. Tylko z odpowiedniej odległości. A Skinner jest, okej. Po co mnie obudziłeś? O. Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Betty. Walczyć właśnie ze mną i moją Betty. Albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu. Zabieraj się z tą swoją. O, udało mi się wyciągnąć do tą strzałę. O, nie. O, jaki hicior. Ej, co to było? No kurde, zapomniałem, że... Tak. Bezi jest debilem, który z odległości 2 metrów nie potrafi... No, dobra, mniejsza, z 50 cm już nie potrafi trafić przeciwnika. Będziemy musieli trochę uciec w nam bagna. Hej ty, w ogóle jak mu krzyknął. Dobra, dobra, ty już słyszeliśmy. Teraz musimy trochę uciec. Uciec tylko kawałek. O, widzicie, tamten cwaniaczek. Dobra, może nie będę ryzykował z takimi obszarowymi spelami. Okej, ten mnie goni cały czas. To mało da, ale spoko. Powolutku aż do skutku. O, tamten jakieś wiksy sobie robi. Skończ z tą magią! Nie! Dobra, czekajcie, jeszcze trochę. No, co jest, Bezi? A, moja myszka! Nie! Dlatego zamówiłem sobie nową myszkę. Bo po prostu już ta stara mnie wykańcza. Niestety, nie działa jakoś super. Już ma tyle lat. Tylko potrafisz. Dobra, Skinner jest mój. Chociaż cwaniak się całkiem dobrze trzyma, o dziwo. O, aż dostałem. Dobra, Sancho i bandyta. Chłopaki tu może mnie będą dopingować w mojej walce. Chociaż wolałbym nie wybiegać bardzo za bagno, ponieważ będę miał kawał drogi. Przestań z tą magią! Najszybciej jak jest Skinner, okej. Okay. Umarł. No. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Betty. Mamy ją i Skinner, który miał w sobie jakieś tam bzdety i klucz do swojej skrzyni. Betty, już wam pokazuję ją. To jest ta broń. Wymagana zręczność 110, obrażenia 130. Jeśli jesteście wojownikami pod zręczność, jedna z najlepszych broni, jaką możecie dostać w Gothic 12 Kruka. Ach, fajna broń, tylko niestety nie przyda mi się za bardzo, ale warto będzie ją mieć w ekwipunku. Jest to broń tak jakby...
nie wiem jak to powiedzieć, legendarna, może złe słowo, bardziej taka rzadka, niespotykana, jedna w swoim rodzaju, coś takiego, chyba bardziej pasuje. Ludziska, dobrze, to co, idziemy rozdać kamyczki, nasze czerwone, trzech kopaczy, tak, więc mamy pierwszego, witaj Emilio, potrzebujecie do kopalni. Potrzebują cię w kopalni. Więc teraz ty tu jesteś szefem. W takim razie ruszam w swoją drogę. Bardzo dobrze, dzięki Emilio. Czekajcie, tu widziałem jakąś skrzynkę, kufer. Bez właściwego klucza. O, klucza nie mamy. Ciekawe jaki klucz potrzeba do tej skrzyni. Kolejny, Lenar, witaj. Potrzebują cię w kopalni. Potrzebują cię w kopalni. Zwiększam twoje umiejętności. Masz dla mnie czerwony kamień. Doskonale. Teraz rozkruszę ten przeklęty kamień. Wiem jak się do tego zabrać. I jeszcze jedno. Jeśli będziesz kopać, pamiętaj, żeby za mocno nie uderzać. Kiedy masz zatrzymać się w złocie. Super. I fin. Ostatni z kopaczy. Potrzebuję cię w kopalni. A jaki potrafisz ocenić? Potrafisz 40%. Doświadczony. O, doświadczony już. Dobrze. Potrzebuję cię. Potrzebują cię w kopalni. O, i plus 10. W porządku, szefie. Chcesz, żeby w kopalni pracowali najlepsi? Czyli zapraszam do acji. Dokładnie. Sekret kopaczy. Czas połupać nieco głazów. Jak uderzyłeś już kilka razy, ale nic nie odkopałeś, to przeciągnij ostrzem kilofa po skalę. Ciekawe. Przy odrobinie szczęścia zdobędziesz sporo kawałków. Wow. Okej, fin, czekaj. Ocenisz moje jeszcze raz umiejętności? Potrafisz odpowiedziałbym. Doświadczeni, 50%. Da się wyciągnąć jeszcze więcej? To fajne. W sumie okej, dobra. I mamy trzech kopaczy. Skrzyneczka. I co on miał w skrzyni? Elixir many 120 sztuk złota. Już mu się nie przydadzą, a nam jak najbardziej. Chodźmy spać. Nie ma co tutaj przesadzać. Bezi ostatnio dużo pracował, może pospać. A co? Mu się też należy trochę snu, tak? O, i dalej biegasz, fajnie. Okej, ludziska, tu mamy załatwiony praktycznie cały chyba wszystkie zadania. Tutaj u góry już raczej też. No to co, chodźmy jeszcze na górne piętro, aktywujmy teleporter. Będziemy mogli już to zrobić i będzie wszystko sweet. Torus, hej, ty. Udany nam się za... przysłałem trzech ludzi. Przysłałem trzech ludzi. W porządku, jeśli... Możesz wejść, super. Hej, a co z pancerzem, gdzie go dostanę? Hej, nigdzie. Takie pancerze są zarezerwowane dla Straży Kruka. O nie, no. Nie mogę uwierzyć, że przeprowadza się rekrutację, ale koniec końców decyzja nie należy do mnie, a do Kruka. O kurde. No spoko. To naprawdę ważne, by dostał się do Kruka. A, lać na to. Dobra ludziska, więc no, tak to wygląda. Stój. No, co ci znowu? Nie, strażniku. W porządku. Możesz przejść, super, no nie mam pytań. Okej, tu ludziska mamy teleporter, który aktywujemy właśnie na tym piedestale. Oczywiście mam swój... kamień i dlatego będziemy mogli aktywować to, tylko tutaj widzę zjąć zębate ziele, a nie ziele lecznicze. Mogę się zapisać w tym miejscu. Skoczymy w teleporter, pojawimy się u magów. Pójdziemy do Saturasa oddać czerwony kamień, który zdobyliśmy od Estebana. Możemy oczywiście... Czekajcie, to będzie do kanionu, nie? To będzie tutaj któryś z tych teleporterów, ten. Do obozu bandytów, dokładnie. 150 doświadczenia, chciałem tylko po to, żeby aktywowała nam się. I teraz możemy pogadać z magami. Mam nadzieję, że... Nie wiem, czy to odcinek będzie długi, krótki. W sumie zapomniałem znowu o stoperze. Dobra, Riodrian. Witaj. Nasz mi wrażenia mikstur, opowiesz mi o okolicy. Jakoś... Jeśli chodzi o te budynki, może coś tu? Jeśli chodzi o te budynki... Tak? Przypomnij mi znowu, gdzie się znajdują... Dom uczonych to wielka biblioteka. Dom wojowników to forteca. Domy kapłanów. Dobra, to wszystko znajdziemy później. Pokaż mi, jak wyszkolić z mojego ognika. Czego masz? Złoto, klucze i narzędzia, broń dystansowa i amunicja. Nie, nie potrzebuję tego aktualnie. Okej, okay. Więc Riordian ma takie raczej słabo przydatne funkcje, że tak powiem. Któż to stoi tutaj? Myxir! Hej, ty! Ty nam coś powiesz. Jeśli spotkam ducha, znać, dam znać. Nie. Mylą mi się ci magowie, bo oni co chwilę chodzą gdzieś i ciężko czasami ich znaleźć. Okej, okay, Saturas, czarnuszek mój, go najłatwiej znaleźć. Okej, okay, jeśli chodzi o relikty albo o Kruka? Jeśli chodzi 300 o Kruka, doświadczenia, yo! Byłem w obozie bandytów. Kruk jest ich przywódcą. Aby się do niego zbliżyć, muszę się pozbyć niektórych bandytów. Dobrze, powodzenia. Ale nie zapomnij, że musisz się śpieszyć. You must hurry. Kruk nie może zrealizować swoich planów. No, wiadomo. Jeden z bandytów twierdzi, że zna plany Kruka. Nazywa się Fortuno. Mówi, że Kruk chce się dostać do świątyni, aby zdobyć potężny artefakt. Dokładnie. Co? Wie coś więcej na niestety temat nic. Tego artefaktu? Powiedział mi tylko, że Kruk kazał rozkopać grób jednego z kapłanów Adanosa. Możliwe, że w tym grobie jest klucz do świątyni. Powinieneś się tam rozejrzeć. No dobra, okej. Kruk kazał więźniom rozkopać grobowiec.
To niedobrze. Musisz się pospieszyć, zdobyć kruka, co? A jeśli chodzi o relikty? Jeśli chodzi o doświadczenie, kapłanie? A to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Bandyci używają tych tabliczek jako waluty. Na tablicach jest symbol Quahodrona, wielkiego wojownika i dowódcy. Wow. Jego syn Rademes doprowadził do zagłady całego miasta. Grubo. Założę się, że bandyci nie mają pojęcia, co wpadło im w ręce. No, jak widać. Bardzo dobrze. Mamy coraz... Ale jeszcze nie wiem na tym terenie musi być ukrytych pięć. Znajdź je. Dobra. Weź to złoto i... Zobaczymy, co... Dobrze. Dobrze, pospiesz się, czas ucieka. Kręgi magii. Chcę... Jest zbyt późno. Wcześniej, zbyt wcześnie. Niech cię... Adam schroni. Super, ile my tablic już przynieśliśmy mu? Będziemy teraz, następne odcinki spędzimy na szukaniu tych tablic i ogólnie odkrywaniu tutaj terenów. Przydałoby się trochę pohandlować. Więc tak, ten odcinek zakończy pewnie tutaj o magów, ale najpierw przyjrzymy się mojemu ekwipunkowi, w którym się zrobił mały śmietnik ostatnio. Betty zostawiamy, miecz dwuręczny paladyna nie, skąd to mam? Sprzedajmy, kiepski topór również, pika bojowa kręgu zostawimy. Zostawiam miecz dwuręczny, z którego z moich szkieletków. Wszystkie te bronie, miecz, ten można sprzedać, ten zostawimy. Kilo zostawiamy, lagi sprzedamy, kuszę nie wiem po co mi. Łuk wierzbowy, ognisko strzała, okej, okay. Tu mam dużo bełtów, sprzedam wszystkie. Czerwoną rudę zostawimy, uleczenie i tak dalej, wszystkie mikstury muszą być. Mogę sprzedać trochę mięska, bo mam go za dużo. Tak, do 20, tutaj zrobimy też tak do 30 powiedzmy. Gulasz trzeba zostawić, tutaj ten grog i tak dalej. Parujący gulasz, w ogóle ile tutaj mam bonusów jeszcze, wow. Premia many, a właśnie, bo ja mam tutaj takie mini miksturki many, że tak powiem. Szybkie śledzie, ostrygę. 25 jabłek. Będę musiał jeszcze więcej tych jabłek trochę chyba skupić. Jedzenie. Okej, wiem, że na pewno będę mógł trochę rybek sprzedać. No, tutaj sprzedam tak, żeby było tak do 15, do 30. Tutaj piwo, specjalne piwo Koragona. Nie sprzedam tego, ponieważ on daje bonus. Miód, mleko zostawiamy. Kiełbaska, gulasz. Ten wydaje się zwyczajny, ale zostawimy. Woda. Mam dużo wina. Sprzedam je. Rzepa. No, tutaj te roślinki zostawiam. Wszystkie. Okej, piracka zbroja. Szata maga ognia, zbroja wodnego kręgu, tutaj mam jeszcze swoją aktualną, nie piracką, tylko bandycką, chwila, to jakie mam? Piracka maga wodnego kręgu, skórzany pancerz. Skórzany pancerz zostawiam jeszcze póki co, ponieważ on mi się przyda tutaj dla jednej osoby, która jeszcze tu jest, ale jeszcze zobaczycie sami to, dobra. Okej, tu mam amulety, które zostawiam, chociaż ten wojownika mi niepotrzebny jest akurat. Amulet wojownika, ale zostawmy, może nie będziemy sprzedawać. Okej, okay, tu pierścienie różne, może lepiej zostawmy. Pierścień Morgana, okej, okay, nie trzeba. A Morgana, a tutaj jaki jest? Franka, okej. Okay. Strach, ognista strzała, ognista strzała w sumie można sprzedać. Runę, tworzenie szkieletu goblina również. Mamy teraz o wiele lepsze runy. Tutaj teleportery zostawimy, ale wiecie co, runy warto czasami zostawić, nigdy nie wiadomo co może nam się przydać. Zwoje, co ze zwojami zrobić? Widzę, że tu mam na przykład, dużo kule ognia zostawiamy, niepamięć, okej. Okay. Kule ognia również zostawmy sobie. Lodową strzałę mogę sprzedać, ponieważ mam runę tego, więc mi się nie przyda. Zniszczenie ożywieńca, bryła lodu, nie widzę tutaj. Więcej, zostawmy może sobie przemiany i tak dalej. Smoczego zębacza, ognistego jaszczura i zębacza mam. Uuu, fajnie, bardzo fajne przemiany. Tworzenie szkieletu goblina mam przecież runę, więc nie potrzebuję. Dziennik Grega i wszystkie listy warto zostawiać. Okej, okay, klucze. Klucze również. Nigdy nie wiadomo, co się może przydać. Tytoń jabłkowy, czerwona perła, z tego jestem najbardziej dumny, że mam 3. Złoty świecznik, złoty puchar. Możemy sprzedać, ponieważ te złote rzeczy i tak... pójdą później, dobra, pochodnie też, bo mam światło tam i tak. Złote rzeczy możemy sprzedać, srebrne pójdą w porcie. Perła, akwamaryn, to warto zostawić, to jest złota misa Bromora. Okej, okay, które nie oddałem, nie wiem dlaczego. O, mam 49 bryłek złota już, fajnie. Paczka ziela, okej, okay, co my tu mamy? Smoła. Ale chemiczne rzeczy zostawiamy. Sextans. Nie wiem, co z nim zrobić za bardzo. Chyba zostawię, jak na razie. No, mam dużo srebrnych, siarka jakaś i tak dalej. Kawalorna torba. Czerwona to kamienna tablica. Mamy jeszcze jedną, mamy zieloną. Okej, okay, to wszystko, co mam aktualnie, tak? No,
więc bardzo fajnie. O, złoty pierścień mogę jeszcze sprzedać. Szkatułkę z klejnotami może zostawię. Pazury, dobra, to wszystko na razie zostawię. Jak widzicie, sami tak wygląda mój ekwipunek, jeśli jesteście ciekawi. Okej, ja wrócę do mikstur many, jakby trzeba było gdzieś walki. 150, fajnie, dobry wynik jak na mikstury. Okej, mamy 2,5 kafla ponad. No i pohandlowaliśmy sobie już w tym odcinku, na pewno będzie lżej w kieszeniach. Nie będzie musiał tego wszystkiego nosić. Ej, Merdarion, ty powinieneś nam dać chyba kolejny kamień. Mhm. Uruchomiłem kolejny 500 doświadczenia, super, dużo doświadczenia i w ogóle fajny odcineczek. Oczywiście. Proszę, jestem zmęczony dzisiaj w szkole, bardzo ciężko miałem. 2 WF, jakieś inne rzeczy, ciężka sprawa. Okej, widzę, że tych many. Nie mogę spełnić. O, nie mogę nauczyć cię. Już nic więcej? O kurde, patrzcie, już nie możemy się nauczyć więcej many. Nie, a dzisiaj miałem ciężki dzień. 2 WF, jeszcze gdzieś w środku dnia wykończyły mnie totalnie, wycieńczony jestem, tu się kolą posiłkuję bardzo mocno. Portal naucz mnie. Okej, to wszystko aktualnie. Mamy kolejny kamień, tak, fajnie. Czy jeszcze któryś z magów coś nam może? Kronos, przed chwilą tam byłeś, a teraz już tu jesteś, matko boska. Ci magowie nigdy nie przestaną zaskakiwać ludziska. Kończę na tym kamieniu pięknym, jakże. Ja tu zrobię zapis. I zobaczymy się w następnym odcinku, w którym zaczniemy zwiedzanie tutaj wyspy. Mam nadzieję, że te odcinki będą bardziej emocjonujące. Na pewno będzie dużo walki, dużo rozmów, dużo questów, dużo doświadczenia i przedmiotów. Będzie na pewno się dużo działo. Więc zachęcam was do oglądania mojej serii. No i mówi Robin Skateboard. Na razie trzymajcie się, cwaniaczki. I na koniec taki jeszcze hyc. Ach, w teleport prawie że. Dobra, to na razie. Pa, pa.